Polecam tą publikację. Epoka człowieka, retoryka i marazm antropocenu. Autorstwa Ewy Bińczyk, która jest naszym gościem dzisiaj. Książka sprzed niespełna 2 lat. Nawet o tej książce wzmiankowaliśmy w Dzikim Życiu w numerze grudniowo-styczniowy 2018-2019. I tutaj jest rozmowa z panią profesor, którą to rozmowę przeprowadziła Barbara Ewa Wojtaszek. Polecam, jakby co, ten numer wciąż dostępny. Oprócz tej rozmowy jest też w tym wydaniu zapis wystąpienia z Klubu Myśli Ekologicznej z Katowic 23 października, czyli w sumie jakieś 6 stron lektury. To jest ten numer Dzikiego Życia. Jakby kogoś to interesowało, teksty są dostępne na naszej stronie dzikiejżycie.pl, nawet może wkleję za chwilę linki do nich, żeby sobie można było kliknąć, nawet to zrobię w tym momencie. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć i będziemy mogli porozmawiać. Trochę jest to irytujące. O, mamy dźwięk. Tak, tak, słyszę. Ten dźwięk się kształtuje. Jest trochę lepiej, moim zdaniem jest lepiej. Proszę spróbować włączyć kamerę, bo wydaje mi się, że to nie jest, niekoniecznie będzie różnica. No dobrze, to sprawdzamy. Jest bardzo dobrze. Ciekawe, teraz jest na... dobrze i oby tak zostało. Ostatnio dobrze, to ja przechodzę do pytania, żeby chociaż 5 minut... Ja może je powtórzę jeszcze, bo część nowych słuchaczy pewnie dołączyła, więc pytałem w tym pierwszym pytaniu o to, czy jako ludzkość w tym trudnym czasie, bo przez 1/3 roku doświadczyliśmy już naprawdę mnóstwa dziwnych zdarzeń na planecie. I mnie osobiście pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to jest takie, czy my jako ludzkość mamy jeszcze szansę na zmianę kursu, bo to jest pytanie podstawowe, bo kurs, który jako ludzkość wiedziemy, naprawdę to nie jest obiecujący. No, może przedstawię się, bo książka, o której pan Grzegorz państwu wspominał, to jest taka filozoficzna praca, ale też interdyscyplinarna, gdzie ja po prostu analizuję retorykę, debaty na temat planetarnego kryzysu środowiskowego, debaty na temat antropocenu. I ta debata toczy się mniej więcej po roku 2007, więc opieram się na tej literaturze z 2 ostatnich dekad, głównie po 2010 roku to są prace. I interesują mnie motywy, tony tej debaty. Zakładam, że wszystkie wypowiedzi, także naukowców, klimatologów, badaczy nauki o Ziemi, mają elementy retoryczne, zawierają pewne przesłanki, wartości, ciekawe metafory, różne obrazy, a pewnych obrazów nie ma tam, czegoś tam brakuje i można nad tym się zastanowić od strony takiej filozoficznej, zrobić z tego, wyjąć na przykład z tej debaty słownik podstawowych pojęć, który nam już pokaże, jakie są jej wiodące motywy. I niestety, po tym, kiedy to zrobiłam, jednym z takich motywów rzeczywiście było to, że jest już za późno. To charakteryzuje refleksję na temat ochrony środowiska w XXI wieku. Zobaczcie państwo, jakie to jest paradoksalne. Mówimy o naglącej, palącej, dramatycznie potrzebnej nam korekcie, kiedy tego środowiska już nie ma. Chcemy chronić coś, co tak naprawdę wedle badaczy, wedle przyrodoznawców jest już w tej chwili tak zdegradowane i pod tak ogromnym wpływem działań gatunku Homo sapiens, że no trudno nazywać to dalej przyrodą. I teraz gdybyśmy zgodzili się na te motywy, na tę retorykę, że jest już za późno, to jesteśmy naprawdę w bardzo takim paraliżującym położeniu. Ja bym tego nie chciała. Jak na razie ze swojej natury próbuję konstruktywny optymizm przemycać do tej dyskusji. Wydaje mi się, że intelektualiści dzisiaj nie mają innego wyjścia. My nie możemy, no nie jest naszym celem paraliżowanie naszych słuchaczy i tych, którzy nas czytają. Nie jest naszym celem to, żeby pogłębiać w państwu, w odbiorcach
stan depresji klimatycznej, bo my wiemy, że to tylko wzmocni marazm, tak? No ale w książce piszę przecież o marazmie, bo proszę Państwa, nie da się tego uniknąć. Kiedy czytacie te teksty, ja analizowałam teksty z wielu różnych dziedzin, bo debatę o antropocenie prowadzą nie tylko klimatolodzy, badacze zrównoważonego rozwoju, badacze z obszaru nauki o systemie Ziemi, którą określa się jako zupełną rewolucję kopernikańską w paradygmacie nauk o Ziemi, ale także antropologowie, ekonomiści, którzy mówią o konieczności pilnej dekarbonizacji gospodarki, klimatycznego skorygowania kapitalizmu, socjologowie, teologowie, bardzo ciekawi filozofowie też, więc niebywała, niesłychanie interdyscyplinarna debata, ona już jest fenomenem z punktu widzenia analiz filozofii nauki, bo takiej interdyscyplinarnej debaty jeszcze nie było i ja się uczepiłam też tego wątku, że ona niesie niesłychany ze sobą potencjał, bo komentatorzy cieszą się już niezwykle z tego, że chociaż klimatolodzy się z badaczami nauki o systemie Ziemi wreszcie dogadali, albo z geologami, no to jest niesamowite. Wykuwa się, proszę Państwa, na naszych oczach taki wspólny potencjał, wspólny słownik, no i taka platforma pewnego solidarnego my. I teraz z tego punktu widzenia, no nie chcemy, żeby tę debatę zdominował ten motyw, że jest już za późno. Ale no niestety muszę Państwu powiedzieć o tym, że wedle wielu osób, które diagnozują naszą sytuację, wedle wielu raportów, zależy co postawimy sobie za cel. Jest już za późno, jeżeli chodzi o utrzymanie globalnego ocieplenia na przykład w tych ryzach. Prawdopodobnie jest już za późno. W tych ryzach, których my nie chcemy, chodzi o to, żeby nie ociepliło się więcej niż o 1,5 stopnia Celsjusza, prawda? Ja czytam pracę w tej chwili z roku 2019, gdzie autorzy piszą, że mamy w zasadzie ich zdaniem i 3 stopnie ocieplenia już zagwarantowane, patrząc na to, co się dzieje przed pandemią, jeżeli chodzi o tak zwany business as usual w świecie gospodarczym i w świecie politycznym. No i fiasko polityki prośrodowiskowej związane z tym, że paryskie porozumienie klimatyczne z 2015 roku, które uskrzydliło tak wielu aktywistów i dało nadzieję tak wielu badaczom, no kuleje, bo nie widać sensownych jaskółek jego implementacji i przekuwania go na rzeczywistość. On jest, to paryskie porozumienie klimatyczne jest oczywiście świetne, Państwo pewnie je znają, jeden z niewielu tych tekstów, który bardzo przyjemnie mi się czytało, natomiast no, nie widać na razie mechanizmów implementacji, wdrażania, mechanizmów sankcjonowania tych, którzy będą próbowali jechać na gapę, jak w tej chwili Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa, więc no trzymam się tej tezy, że możemy mówić o fiasku polityki klimatycznej. Teraz możemy się zastanowić pod kątem wartości, dlaczego jest dla któryś wartości jest już za późno, a o które warto nam jeszcze walczyć, tak? Bo w tej literaturze na temat konieczności klimatycznego korygowania, prośrodowiskowego korygowania naszych gospodarek, nam już nawet nie chodzi o to, żeby no, zachować jakiś nieskażony stan przyrody. To jest oczywiście nierealne, absurdalny postulat. Dzisiaj już nikt nie mówi o ochronie środowiska, bo ona jest tak głęboko przetworzona. Musimy innym językiem o tym mówić i myśleć. Naszym celem byłaby jakaś taka, powiedziałabym, łagodna, sprawiedliwa, możliwie sprawiedliwa adaptacja do zmian, które nas czekają z punktu widzenia priorytetów ludzkości, jeżeli koncentrujemy się na dobru Homo sapiens. No bo Państwo rozumiecie, że życie na planecie Ziemia, bez względu na to, co my zrobimy, przetrwa. Stawką w grze jest życie epoki holocenu, to życie, te gatunki, które my znamy. Holocen jest to epoka, w której rozwinął się Homo sapiens, skolonizował kontynenty, ona trwa około 12 tysięcy lat. I z punktu widzenia geologii i tych wszystkich parametrów, które występują na Ziemi, była to epoka niezwykle stabilna, jeżeli chodzi o temperaturę, możliwość rozwinięcia naszych cywilizacji, chronienia się przed przeciwnościami przyrody i losu. I teraz z punktu widzenia nauki o systemie Ziemi, stawką w grze dla badaczy, którzy ostrzegają o tym, że coś niebezpiecznego się dzieje, jest, proszę Państwa, wytrącenie uwarunkowań holocenu z tej względnej stabilności. Tego nie chcemy. I tutaj dlatego wyznaczane są te granice planetarne i wyznaczane są te tipping points, czyli punkty przełomowe, których nie chcemy przekroczyć. Granice planetarne są to te parametry, po przekroczeniu których nam tąpnie ta stabilność epoki holocenu i wejdziemy naprawdę w reżim
nieprawdopodobnych anomalii w reżim. Tutaj naukowcy, zacytuję Państwu, piszą, że żadne, nawet najbogatsze społeczeństwo nie będzie w stanie się do tego zaadaptować. Więc mówimy, ja piszę o tym, mówimy tak naprawdę o ryzyku utraty ładu cywilizacji, którą my znamy. Będzie być może przetrwa coś, czego nie chcemy, coś, co można określić mianem jakiegoś barbarzyństwa czy form militaryzmu, ale na pewno czekają ludzkość i ład gospodarczo-społeczny, polityczny, poważne problemy. I teraz te tipping points, no to oczywiście jednym z tipping points jest ten 1,5 stopnia Celsjusza, ocieplenie o 1,5 stopnia Celsjusza i Państwo na pewno słyszeliście o tym, że ostatni raport IPCC szacuje, że od 12 do kilkudziesięciu być może lat mamy, jeżeli chodzi o to, o przekroczenie tego 1,5 stopnia Celsjusza. W tej chwili mamy ocieplenie klimatu szacowane na około 1 stopień Celsjusza, więc tego 1,5 stopnia nie chcemy. No to się może wydarzyć już w dekadzie lat 2030, być może 2040, 50, więc nie jest to żadna odległa, wyimaginowana przyszłość, tylko chodzi o przyszłość, którą my będziemy znali, ale na pewno, która bardzo mocno zaciąży cieniem na losach następnego pokolenia. Więc ja bym teraz pytaniem, jeśli mogę. Zadałbym kolejne pytanie, bo oczywiście jak widzę, pani profesor doskonale jest przygotowana i mogłaby przeprowadzić tu długi wykład, ale nie mamy aż tyle czasu. Niezwykle wyjątkowe chyba w życiu każdego z nas jest doświadczenie ostatnich kilkunastu tygodni. Sytuacja związana z tym wirusem, który zdominował media, tak naprawdę cały świat, jest bezprecedensowa. I teraz jest taka kwestia, czy to, że ten wirus tak zadziałał na całą ludzkość, może mieć jakieś korzyści dla takiej perspektywy globalnej gospodarek, konsumpcji, zmian energetycznej, czy to jest możliwe? Bo mogą być różne scenariusze. Jak pani to widzi? Co po wirusie? Bardzo dobre pytanie. Ja próbowałam na nie odpowiedzieć w kilku tekstach. One będą dostępne między innymi na stronach Biennale Warszawa. Jest taki świetny cykl Przemysława Wielgosza, Ekonomię przyszłości. Tam będzie mój tekst dokładnie na ten temat. I jego taka skrócona, uproszczona wersja 8 maja też ukaże się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ja tam mówię o tym, zaczynam od tego, że pandemia koronawirusa nie powinna być żadnym zaskoczeniem w epoce antropocenu. Epoka antropocenu, najprościej można by zdefiniować, że jest to epoka bardzo coraz trudniejszych relacji człowieka i przyrody i tutaj to bardzo boleśnie nam wyskoczyło. Jest to też epoka, w której mówi się, że prawdopodobieństwo systemów, tego, że nasze systemy ubezpieczeń będą działały, jest nikłe i sterowalność będzie nam się wymykać spod kontroli. I przyczyną też tego wszystkiego jest gęstość pewnych takich globalnych zależności. Wirus też mógł się rozprzestrzenić w takim tempie dzięki temu, że tworzymy świat globalny i niezwykle mobilny. No, wiemy też, że problem utraty bioróżnorodności oddziałuje na to, jak spada w populacji odporność na choroby odzwierzęce, a my w tej chwili, proszę Państwa, przetworzyliśmy, podają badacze, 3/4 biosfery. Mamy problem utraty żyznych gleb, 50% gleb przetworzyliśmy, tak samo zasobów wodnych, więc jak gdyby kurczy się ta przestrzeń takiej przyrody, która jeszcze można by ją nazwać przyrodą, czyli tak jak Grecy starożytni mówili, że przyroda, natura jest to takie tło ludzkiego działania, nieskażone działalnością ludzką. Nie mamy już takiego tła za bardzo i coraz bardziej nam ono umyka. Więc sam koronawirus w antropocenie nie jest zaskoczeniem. Ta pandemia też bardzo, aż się prosi, żeby popatrzeć na reakcje polityczne i społeczne do tej pandemii w kontekście tego, jak my dotąd reagujemy na problem zmiany klimatycznej i ewentualnego ryzyka utraty przyszłości. Ja zwracam uwagę na to, że egzystencjalnie doświadczenie kwarantanny, tej hibernacji polega na tym, że my odebrano nam przyszłość na krótkoterminowo, na jakiś czas, prawda?
nie możemy planować, jesteśmy w stanie zawieszenia, część z nas nie, liczy się z ogromną niepewnością ekonomiczną. Dużo z tych, tej utraty przyszłości z nami pozostanie, bo być może inna zupełnie będzie przyszłość wielkich imprez masowych, tak? Więc ta utrata przyszłości, my ją przy okazji epidemii przerabiamy w bardzo małej dawce, a klimatolodzy nam mówią o tym, że w związku ze zmianą klimatyczną nam grozi utrata przyszłości w ogóle. My na bieżąco odbieramy przyszłość ekosystemom, rafom koralowym. Jest zagwarantowane w zasadzie to, że nie będzie raf koralowych. Lodowcom, stabilnej pokrywie Arktyki, poszczególnym gatunkom, one odchodzą od nas każdego dnia. Jesteśmy egzystencjalnie pokoleniem, które traci przyszłość i odbiera przyszłość w bardzo wielowymiarowej formie. I teraz ta pandemia, ja mam taką nadzieję, bardzo się przeraziliśmy tym, wielu z nas to odczuło jako ciężar, że odebrano nam krótkoterminowo przyszłość w wymiarze kilku tygodni, kilku miesięcy. Może otworzy to nas empatycznie na większy problem utraty przyszłości w ogóle, może w jakiś sposób przestawi to tory myślenia decydentów i zwykłych obywateli. Moja główna teza w tych dwóch tekstach, które wspomniałam, ona dotyczy jeszcze czegoś innego. To nie jest tylko moja teza, coraz więcej jest takich jaskółek, które pokazują, że stało się coś niesamowitego przy okazji pandemii. Otóż sfera tego, co dotąd uchodziło za całkowicie niemożliwe, głupie, irracjonalne, wymysły oderwanych od życia, bujających w odbłokach filozofów, takich jak ja, czyli zatrzymanie trybów business as usual, to było niemożliwe i uchodziło za niemożliwe. Uważano, że prędzej będziemy doświadczali końca świata, niż doświadczymy końca tego typowego kapitalizmu. I teraz na naszych oczach rządy pokazały, społeczeństwa pokazały, że jest możliwe wybić się z tego trybu business as usual, że jest możliwe na chwilę chociaż się zatrzymać. Moim zdaniem i zdaniem bardzo wielu intelektualistów otwiera to przestrzeń naszej wyobraźni. Dotąd nasza wyobraźnia cierpiała na taki uwiąd, zaskorupienie, marazm. Naprawdę brakowało, nie brano na poważnie alternatywnych koncepcji budowania naszego świata. I wielu intelektualistów, ale też papież Franciszek, na przykład ekonomiści skandynawscy uniwersytetu w Lejdzie w kwietniu, 170 badaczy podpisało dokument w różnego rodzaju czasopismach, też Państwo możecie znaleźć oddźwięk tej fali, która moim zdaniem narasta. W tych dokumentach, w tej fali chodzi o to, że mowa jest o kilku rzeczach równocześnie. Zastanówmy się, co my robimy i to już jest świetne, ja już jestem z tego zachwycona, bardzo mnie to cieszy, tego wcześniej nie było. Rozszczelnijmy tak zwany zdrowy rozsądek, który dotąd definiował nam, o czym w ogóle my mamy prawo myśleć i jaką przyszłość mamy sobie wyobrażać i otwórzmy się na coś radykalnie nowego, bo ewidentnie to, co nam dotąd towarzyszyło, się nie sprawdza. Co się nie sprawdza? Przede wszystkim wolny rynek i pogoń za wzrostem PKB, bo wolny rynek, jak się okazało, nie tworzy parasola ochronnego dla naszego życia i dla naszego zdrowia. Wszyscy zwróciliśmy się w stronę państw i chcemy nagle, żeby państwo było instytucją sprawną, dobrze dofinansowaną, z sektorem usług publicznych, który zapewni to bezpieczeństwo obywatelom. Inaczej też podchodzimy do naukowców, którzy wcześniej byli sfrustrowani. Klimatolodzy są potwornie sfrustrowani tym, że decydenci ich nie słuchają, nikt nie bierze na poważnie ich kolejnych ostrzeżeń, które formułują do ludzkości. W tej chwili naukowcy WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, no, na zupełnie innych pozycjach się odnaleźli i czkawką nam się to odbiło, że dotąd tych naukowców na poważnie nie braliśmy. Więc mamy, no, to, co jest ciekawe tutaj, rozszczelnienie tego zdrowego rozsądku business as usual, otwarcie się na nowe motywy. I teraz jakie to są motywy, które z tych motywów są moim zdaniem takie najbardziej interesujące? Powiedziałabym tak, podstawowy dochód, bezwarunkowy dochód narodowy, podstawowy, czyli idea nie zapomogi i pomocy socjalnej, która degraduje trochę godność obywatela, ale idea, o której na marginesie ekonomii piszą od lat badacze, mówiąc o tym, że świat zachodni stać na to, idea bezwarunkowego
dochodu podstawowego dla wszystkich obywateli, po to, żeby ten kryzys i kolejne kryzysy, na które musimy się przygotować, nie pociągnęły tych najsłabszych na samo dno. Dalej, idea solidarnej, silnej tkanki społecznej wzajemnego zaufania. Nie wolny rynek, nie zarabianie, nie zysk dla akcjonariuszy za wszelką cenę, nie maksymalizowanie zysków przedsiębiorstw, ale coś takiego, co jest niezwykle bliskie tak zwanej ekonomii ekologicznej, czyli pojęcie resilience, odporność, elastyczność, wytrzymałość gospodarki. Takiej tkanki potrzebujemy, resilient, odpornej, i takich przedsiębiorstw potrzebujemy, stabilnych, których celem jest przetrwanie dla dobra ich pracowników i otoczenia społeczno-gospodarczego, a nie których celem jest jedynie krótkotrwały zysk dla akcjonariuszy. I takiego społeczeństwa i takiego państwa potrzebujemy, odpornego, zdolnego adaptować się do tych kryzysów, dlatego że no wszystko nam mówi o tym, że tych kryzysów będzie coraz więcej. No i oczywiście odejście od wzrostu PKB, tak? No państwo doskonale wiedzą, tak, że ta idea wzrostu PKB to jest pewna utopia, której podporządkowano ekonomię neoklasyczną. Ta utopia głosiła, że powinniśmy rosnąć w nieskończoność, nasze gospodarki, nasze inwestycje powinny rosnąć z takim dziwnym założeniem, że da się to robić w nieskończoność. Proszę Państwa, już nawet klasycy ekonomii mówili o tym, czy Ricardo, czy Adam Smith, czy inni badacze, że nie jest możliwy wzrost nieskończony na planecie o skończonych zasobach. Jest to, my musimy przygotowywać się do wyhamowania wzrostu i w miarę stabilnego wejścia w stan stagnacji gospodarczej, ale stagnacji, w której my będziemy dalej mieli pewne priorytety i aspiracje, będziemy mogli na przykład podążać w stronę dobrobytu, a nie dalszego wzrostu. Czyli wzrost dotąd, proszę Państwa, był to taki paradygmat, niektórzy mówili idol ekonomistów, fetysz ekonomistów, który jest to miara tempa obiegu pieniądza w gospodarce. I teraz ekologiczni ekonomiści z tego nurtu ekonomii ekologicznej mówią, nie pieniądz, nie liczy się to, jak pieniądz szybko obiega nam gospodarkę, liczą się obiegi energii, musimy metabolicznie skorygować, tak? Musimy patrzeć na zasoby, na to, żeby one się mogły regenerować. Rzeczywiście my wszyscy za bardzo żeśmy dali się uwieść same instytucji pieniądza i monetaryzacji, przeliczaniu wszystkiego przez pryzmat instytucji pieniądza. No więc wzrost PKB, oczywiście to nie jest tak, że możemy go całkowicie porzucić. Ja jestem, bardzo polecam Państwu tę książkę, ja to tłumaczę, Ekonomia Donatowa, Kate Raworth. To jest książka z 2018 roku, autorki, która mówi o tym, że nie chodzi jej całkiem o wyeliminowanie wzrostu, ale o pewien agnostycyzm wobec wzrostu, o to, żeby on nie był całkowicie dominującym fetyszem w naszym myśleniu o tym, do czego ludzkość powinna dążyć. Co nam po wzroście na planecie, na której nie będzie możliwe życie, tak? Co nam po wzroście, kiedy mamy, my to obserwujemy od kilku dekad, żyjemy w świecie coraz bardziej wzrastających nierówności ekonomicznych, one są przez badaczy określane mianem nieprzyzwoitych. Ja czytam, że dwójka badaczy przebadała to, podała w pewnym momencie w 2012 roku, że 40% ludzi na świecie żyje gorzej niż psy w Stanach Zjednoczonych. Psy, które ludzie trzymają w domach, mają więcej zasobów, przeznaczane jest na ich wyżywienie, dobrobyt i pielęgnację niż zasoby, którymi dysponuje 40% ludzi na Ziemi. Rzeczywiście mamy problem nieprzyzwoitego wzrostu nierówności i fetysz PKB wedle wielu ekonomistów z tego obszaru ekonomii ekologicznej jest bardzo mocno odpowiedzialny nie tylko za degradację środowiska, ale także za wzrost nierówności ekonomicznych. Jeżeli Państwa to interesuje, ja mogę każdy z tych wątków rozwinąć, i jak może Grzegorz też mnie pokieruje, które by były bardziej ciekawe? Ja myślę, że rozwinięcie wątków, jeśli będzie takie zapotrzebowanie po stronie słuchających, to zdecydowanie tak, ale pewnie będziemy musieli się mieścić w czasie jakimś tam określonym,
Ja sądzę, że maksymalnie całość naszego spotkania to 90 minut, więc ja pozostawię to na potem, ewentualnie jeśli ktoś rzeczywiście zapyta o jakieś jeszcze szczegóły dotyczące tej kwestii. Natomiast poszedłbym dalej. Mam jeszcze takie pytanie, bo kilka dni temu odbyła się taka debata kandydatów na Urząd Prezydenta RP, w której wziął udział 5 kandydatów bez obecnego prezydenta. Ale tematem tej debaty była kwestia środowiska. To jest też wyjątkowe, bo chyba pierwszy raz w historii tak długa i można powiedzieć sensownie prowadzona debata w mediach została pokazana, oczywiście przez internet tylko i wyłącznie. I główne tematy to był klimat, węgiel. Po raz pierwszy też tak wielu z tych kandydujących było za zmianą energetyczną. Czy to jest zaskakujące, że politycy, którzy mogą zajmować najwyższe stanowiska w kraju, podejmują ten temat i czy to jest dobrze? I jak pani widzi tą perspektywę w najbliższym czasie odnośnie polityków, woli politycznej, rządzących u nas, aby zmienić ten kierunek zmiany energetycznej u nas, która jest ewidentnie potrzebna, widać taką potrzebę. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to rozszczelnienie zdrowego rozsądku przy okazji pandemii może się okazać takie efemeryczne, że kiedy tylko sytuację uda się znormalizować, bardzo wielu też komentatorów mówi, będzie tak samo, tylko jeszcze intensywnie, jeszcze głupiej, jeszcze gorzej. Jest to możliwe, jest to prawdopodobne, patrząc na instytucjonalne też podstawy marazmu i tego fiaska polityki prośrodowiskowej dotąd. No ale znowu podkreślę, to wszystko też zależy od nas wszystkich, ale nie czujmy się bezradni, tylko starajmy się brać aktywny udział w polityce, nie tylko głosując albo nie głosując na kogoś, ale także starając się o urzędy, lobbując, tworząc organizacje, budując, tworząc demonstracje. Są badania nad ruchami społecznymi, które pokazują, że często tylko drobny procent, to nie muszą być wszyscy, którzy wyjdą na ulicę, jest pewien poziom krytyczny, niektórzy mówią o 3% zaangażowanych obywateli i obywatelek, którzy w pewnym momencie radykalnie demonstrują swój brak akceptacji dla bieżącej polityki, może wystarczyć dla zmiany. Nie poddawajmy się, ja wiem, że to nie jest łatwe, nadzieję jest bardzo trudno utrzymać, rozpacz jest najłatwiejsza i takie odwrócenie się od tego świata z uwagi, im głębiej Państwo będziecie w to wchodzić i rozumieli, jak niesprawiedliwe są mechanizmy, które definiują nam status quo, tym rzeczywiście ta rozpacz może być silniejsza, no ale tym bardziej rozpacz jest łatwa, nie idźmy na łatwiznę, starajmy się pielęgnować w sobie te nadzieje. Na pewno zapewniam Państwa za psychologami społecznymi, że nawet najdrobniejsze działania nadają życiu sens. Nic tak nie nadaje sensu życiu jak poświęcenie się czemuś, co jest dla mnie wartością, w co wierzę, co sprawia, że warto było przeżyć życie robiąc coś, co nie było głupie, na użytek innych i puste. To wejdę w zdanie pani profesor, bo ja mogę tu przywołać taki doskonały cytat z tekstu amerykańskiego dziennikarza, który drukowaliśmy w lutowym Dzikim Życiu, Dara Jamaila, który mówi, konieczne jest robienie wszystkiego, co tylko możemy dla ochrony naszej planety, nawet bez gwarancji sukcesu. I chyba jesteśmy w takich czasach, gdzie to pytanie o kryzys klimatyczny jest kluczowe. Tak jak Jamal mówił, czemu poświęcić nasze życie właśnie dzisiaj? Także to oczywiście tych ludzi pociągnie nas we właściwym kierunku. Tak, w pełni się zgadzam i sama też się borykam z tego typu też emocjami i Państwo do mnie, wiele osób pisze, dziękuję za wszystkie listy, które dostaję i komentarze, to jest niesamowite.
od takiego wkurzu i naprawdę dużej ilości goryczy do jednak takich sensownych komentarzy, że robicie swoje, to naprawdę mi imponuje. No, ja wydaję się sama sobie bardzo uprzywilejowana, bo ja robiąc swoje, to po prostu robię to, co kocham, czytam to, co mnie interesuje i uwielbiam też pisać i staram się tego trzymać, ale zawsze bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem aktywistów i patrzę na historię też ruchów aktywistycznych, gdzie myśmy byśmy byli, gdyby nie ci ludzie w historii ludzkości. Też jeżeli popatrzycie Państwo sobie na historię, jak bardzo trudne były relacje społeczne jeszcze 200 lat temu, jeszcze 100 lat temu, w jakim położeniu były kobiety, a co mamy teraz, to rzeczywiście te drobne kroki tych ludzi, którzy robili wbrew temu, że nie widzieli nadziei na sukces, przyczyniły się do ogromnych, ogromnych zmian. No, jako filozofka, też socjolożka, osoba, która czyta wspaniałe teksty i przygląda się historii, ja nie mogę nie wierzyć w to, że ludzkość stać na więcej, stać nas na więcej niż wzrost PKB i business as usual, stać nas na coś innego niż doprowadzenie tego świata ludzkiego na skraj katastrofy. I to rzeczywiście ta adaptacja w dobie oczywiście jest to karkołomne i trudne myśleć dzisiaj o jakimś dobrym, sensownym antropocenie. Najłatwiej jest pisać o apokalipsie, ale no dzisiaj przeczytałam w wywiadzie profesor Moniki Kostery, że apokalipsa oznacza też objawienie, nie tylko koniec świata i te wszystkie negatywne konotacje. Może coś zrozumiemy, te małe apokalipsy typu pandemie będą się nasilać, klimatolodzy nas zapewniają, w Polsce stoimy w obliczu ogromnej suszy, będziemy mieć coraz więcej, tak jak powiedziałam, trudnych relacji człowieka z przyrodą, wynikających z tego, że naprawdę zużywamy za dużo zasobów, których zaczyna brakować i których ziemia nie ma. Problemem jest oczywiście tak zwane przestrzelenie konsumpcyjne w krajach bogatych, bo pamiętajmy, że 1 miliard najuboższych w zasadzie nic nie emituje, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, a co czwarty człowiek nie ma cały czas na ziemi dostępu do toalety i do bieżącej czystej wody, więc my mamy jakby dwa oblicza cały czas tutaj tych dylematów. Ale pan Grzegorz pytał o tę wolę polityczną. Chciała wrócić do pytania, dlaczego... Tak, możemy jeszcze o tej woli krótko, bo jeszcze mam kilka pytań. Ta zmiana, ja mam dużo, dużo nadziei, wiąże z nowym Zielonym Ładem Unii Europejskiej, jednak dużo bardzo poważnych instytucji, przynajmniej na poziomie deklaracji, także tych instytucji ekonomicznych, deklaruje, że nasza pogoń za wzrostem i materialnie pojmowaną konsumpcją zaprowadzi nas na skraj katastrofy, powinniśmy się zmieniać. Nowy Zielony Ład wymusi i zapewnia też środki na to, żebyśmy za dekadę obudzili się w zupełnie innym świecie. Bardzo ciekawe będzie to, jak sobie Polska z tym poradzi, czy my znowu będziemy przerabiać scenariusz tak zwanej ręki w nocniku, że ze wszystkim musimy czekać na ostatnią chwilę, tak jak teraz z suszą, prawda? Doczekaliśmy się suszy stulecia, a być może suszy, która, jeżeli nie będzie regularnych opadów deszczu, będzie najgorszą suszą w historii pomiarów w Polsce. I teraz ja słyszę, że minister klimatu mówi w zasadzie tak jak ja, moim językiem w wywiadzie do Radia Z, że ta retencja jest potrzebna i zupełnie inna polityka jest potrzebna. Ja uważam, że my nie powinniśmy wycinać już ani jednego drzewa gdziekolwiek, w mieście, w zalesieniach śródpolnych. Powinniśmy te lasy, taką samą czytam ludzi, którzy zajmują się leśnictwem i naukowców, ekspertów, którzy piszą o tym, jak powinniśmy prowadzić gospodarkę leśną. Polska Akademia Nauk ma bardzo wielu takich ekspertów. Przecież eksperci Polskiej Akademii Nauk w zeszłym roku taki dramatyczny apel wystosowali, on był w Polityce publikowany, do rządu i do wszystkich obywateli, jak ma wyglądać polityka leśna, jeżeli nie chcemy w pewnym momencie, żeby to, co mamy, wyschło, prawda?
Więc szkoda, że więcej nie mogę, bo jeszcze od tej woli politycznej to mogłabym... Może jeszcze wrócimy za chwilkę. Znaczy jest taki trend nawet w ruchach ekologicznych, klimatycznych czy przyrodniczych, które wierzą w cywilizację, że ona nas uratuje. Czy jest tutaj jakieś niebezpieczeństwo? Bo z jednej strony mamy wiedzę, jako ludzie jesteśmy dosyć kreatywnym gatunkiem, można powiedzieć, potrafimy bardzo wiele wymyślić rzeczy technologicznie doskonałych nawet, a przeżywamy chyba największy kryzys środowiskowy w historii i perspektywy też są mało optymistyczne. Czy możemy wierzyć w technologię, bo ona nas chyba nie zbawi tylko i wyłącznie. Potrzebna jest jeszcze jakaś druga noga do tego, że tak powiem, oprócz tej technologii. Gdzie zawodzimy jako ludzkość, mając narzędzia, mając wiedzę? Ja uwielbiam, interesuję się, zajmuję się, zajmowałam się też filozofią techniki i technologii. W studiach nad nauką i technologią, który jest bliskim mi obszarem badań, mamy fascynujące analizy różnych innowacji, nowych infrastruktur, które całkowicie odmieniły to, kim jesteśmy, tryby życia, które też okazały się sprawcze, redefiniując nawet to, czym jest społeczeństwo, czym jest rodzina, czas wolny i tak dalej. To są fascynujące prace i naprawdę należy przyglądać się technologiom i pokładać w nich sporo nadziei, ale zawsze kluczowe jest też to, że technologia jest utrwaloną polityką i pewnymi utrwala się w niej różnego rodzaju wartości, rozstrzygnięcia normatywne. Ona nie jest niewinna, zawsze musimy pytać, kto będzie ją posiadał, bez względu na to, jak ona jest przedstawiana jako niesamowicie zbawienna. Musimy pytać o to, jakie będą jej dalekosiężne skutki. Musimy zastanawiać się nad tym, czy ona w nieodwracalny sposób nam czegoś nie odbierze i tak dalej. W debacie na temat klimatu mamy takie motywy technologicznej drogi na skróty, bym powiedziała. Ja piszę o inżynierii klimatu, przerażających pomysłach na to, by rozpraszać siarkę w stratosferze, jako pokazuje retorykę tych pomysłów, jest to retoryka tak zwanego planu awaryjnego. I rzeczywiście my już po oświeceniu bardzo mocno odziedziczyliśmy taki sposób myślenia, że technologia nas wybawi bez względu na to, jakich problemów byśmy nie natworzyli. I być może niech sobie nasze dzieci wymyślą takie technologie, które posprzątają to, co my teraz zniszczyliśmy. Ja bym powiedziała, że w tej chwili bardzo mocno potrzebujemy inwestycji w technologie niskoemisyjne, pozwalające nam zdekarbonizować wszystko od A do Z. Dekarbonizacja miarą wszystkich rzeczy. Państwo powinno być aktywnym inwestorem, bo przemysł prywatny tego za nas nie zrobi. My musimy domagać się od państwa tego, żeby aktywnie inwestowało w sektor niskoemisyjny, który musi przebudować nasz świat. To nie ma innego wyjścia. I te technologie muszą być robione bardzo wrażliwie, jeżeli chodzi o ich zakorzenienie społeczne. Wszystko, co wprowadzamy, materialne infrastruktury, które wprowadzamy, mają pewne konsekwencje dla naszych praktyk społecznych, dla naszego sposobu życia. Chcę powiedzieć, też podkreślić, że dzięki rozwojowi medycyny i wielu technologii i też dzięki wzrostowi, no bądźmy sprawiedliwi, tak? Przez ostatnie 50 lat odmieniliśmy sytuację zdrowotną ludzkości na plus, na przykład średnia długość życia się niesłychanie wydłużyła, prawda? Jeszcze niedawno to było 40 parę lat, w tej chwili jest to 70 parę lat, jeżeli chodzi o globalną długość życia. Śmiertelność niemowląt spadła i jest nas przez to więcej, więc mamy ten problem. Przestrzelenie konsumpcyjne też wynika z tego, ile jest nas na ziemi, ale nie demonizujmy roli krajów rozwijających się, dlatego że 20% najbogatszych to są ci, którzy konsumują najwięcej zasobów i to my jesteśmy w tym świecie, tych 20% najbogatszych, to są te kraje, które są odpowiedzialne za około 50% emisji wszystkich gazów cieplarnianych i za destrukcję i biosfery, litosfery, atmosfery i hydrosfery, więc to nie najbiedniejsi i ich liczne populacje są w tej chwili problemem, tylko
no, styl życia w luksusie, w krajach takich zasobożernych, energożernych, takich jak Polska. Ale czy jednak problemem nie jest, no bo to też często zarzuca się ekologom, którzy wskazują na od lat zresztą kilkudziesięciu, że liczba ludności na świecie nie może się zwiększać w nieskończoność, bo co roku przybywa nas, ja sobie sprawdziłem, 85 milionów, tak jest z roku na rok, no gdzieś ci ludzie muszą się pomieścić. Ja rozumiem, że to też przybywa tych ludzi w tych biedniejszych strefach niż w bogatym świecie, zresztą z różnych powodów. I ten wykres, o którym pani mówiła, że odpowiadają za sytuację bogaci, te części świata, w których my jesteśmy, to też jest chyba dla wszystkich państwa słuchających jasne, ale gdzieś jest granica no, naszej populacji po prostu. Nie możemy chyba rozmnażać się w nieskończoność. A tutaj są różne koncepcje też, że jeszcze jest miejsce, że jeszcze może nas być 5-6 miliardów. Ja osobiście tego nie widzę. Co zrobić, żeby no, populacja ludzkości no, nie zdominowała tego świata, bo każdy z tych ludzi powinien żyć na jakimś poziomie godnym. Ta sprawiedliwość społeczna też powinna się jakoś objawiać, dotykać nie tylko tych krajów, które mają możliwość, ale również tych biedniejszych, które są pokrzywdzone. Tak. Jak pani widzi tą przyszłość populacyjną ludzkości? No proszę zwrócić uwagę, że te koncepcje postwzrostu czy tego wyhamowywania w stanie jakiejś, do stanu takiej stabilności gospodarczej zamiast dalszego wzrostu w nieskończoność, one, żadna z tych koncepcji nie mówi o tym, że powinniśmy odebrać aspiracje do dobrobytu i do pewnego poziomu materialnego bezpieczeństwa ludziom najuboższym. One mówią o konieczności zwijania nadkonsumpcji, zwijania produkcji i zanieczyszczania, zwijania sektora reklamy, opodatkowania rentierów, bo w tej chwili wiemy, że bogaci rentierzy, czyli właściciele ziemi, nieruchomości, dywidend i papierów własnościowych bogacą się dużo szybciej niż zwykli obywatele. Mamy ogromną przepaść narastających tych nieprzyzwoitych nierówności, dlatego że nie umiemy opodatkować wielkiego kapitału i rentierów, więc to jest bardzo ważny postulat tego pozwzrostu. Zwijanie, no przepraszam, ja czytam komentarz w jednej z książek, który pochodzi od znanego ekonomisty, który mówi wręcz, no może to jest nieładne, o konieczności eutanazji rentierów, może symbolicznej eutanazji zjawiska rentierstwa, tak? Zablokowania możliwości dziedziczenia niesłychanych majątków, wprowadzania zamiast zwykłego pieniądza, walut, które są rodzajami voucherów, które my musimy cały czas mieć w obiegu w gospodarce po to, żeby nie można było tych voucherów dziedziczyć. Czyli chodzi o zwijanie kapitalizmu, takiego skrajnego bogacenia się nielicznych i akumulacji kapitału nielicznych. I te postulaty postwzrostu, zwijania konsumpcji, zwijania sektorów poszczególnych, opodatkowywania progresywnego, opodatkowywania tych miejsc, gdzie rzeczywiście nam bardzo wiele wycieka zasobów, które byśmy mogli zużyć na pomoc najsłabszym i redystrybucję bogactwa już od podstaw. Chodzi o to, żeby tak projektować systemy gospodarcze, żeby możliwa była redystrybucja, bo my tak naprawdę mamy nisko bardzo wiele zasobów na ziemi, tylko one są żałośnie, po prostu szokująco nierówno rozłożone. Państwo wiecie o tym, prawda, że Oxfam podało, że 26 miliarderów posiada tyle, co połowa ludzkości. Ja czytam, że w jednej z prac, że mamy 2000 miliarderów. Gdyby te 2000 osób opodatkować 1,5% podatkiem, starczyłoby zasobów na to, żeby każde dziecko miało możliwość chodzenia do szkoły i starczyłoby tych zasobów na to, żeby w krajach rozwijających się, ubogich,
zapewnić podstawową opiekę zdrowotną. Proszę sobie wyobrazić, jakie są to asymetrie, jeżeli chodzi o zasoby, jak bardzo nierówna jest nasza ekonomia. Zobaczcie Państwo sobie, czasem są dostępne w sieci takie symulacje pokazujące, jak rozkładają się nierówności ekonomiczne, jak my o tym myślimy, że one wyglądają, a jak one wyglądają naprawdę, to jest niebywałe. To jest wręcz trudno sobie wyobrazić, jak bardzo bogaci są najbogatsi i jak skrajnie stabilnie i jak skrajnie mało też posiada tak zwana klasa średnia. Socjologowie nam od dekad mówią o tym, że klasa średnia koroduje, biednieje, jest w bardzo złej kondycji. Przez postulaty neoliberalne od lat 80. wprowadzane, przez to jak rozwinął się sektor finansowy, który dobrze to ujęła jedna z autorek. Sektor finansowy dzisiaj to jest ogon, który macha psem, jeżeli chodzi o... On nie służy w ogóle społeczeństwu ani dobru wspólnemu. Tam potrzeba radykalnych zmian. I teraz mam nadzieję, że te postulaty wzrostu, one wszystkie tej ekonomii ekologicznej będą trafiały na podatny grunt, bo my poza tymi alternatywami innego wyjścia nie mamy. Jest alternatywą wzmacnianie tendencji militarystycznych i barbarystycznych, barbaryzmu, tak to bym widziała w tej chwili, a te trudne relacje takie, gdzie trzeba będzie sprawnie zareagować, gdzie będą upadały systemy ubezpieczeń, gdzie będziemy mieli problem uchodźców klimatycznych, gdzie ludzie będą domagali się uznania swoich praw. My wiemy, że w 2050 roku ma być nas około 9 miliardów, 8 miliardów w krajach rozwijających się, więc coraz mniejsza ilość w tych bogatych krajach luksusu, gdzie możemy sobie na nasze luksusowe konsumowanie pozwalać, a coraz większa liczba ludzi w krajach, które nie mają prawie żadnych zabezpieczeń na takie sytuacje, jak obecna sytuacja choćby pandemii. Zadam Pani jeszcze jedno pytanie, bo też chciałbym być strażnikiem czasu, a mamy Dobrze. Ten czas ograniczony. Ostatnie pytanie, co by Pani poradziła ludziom, którzy chcą dołączyć do takich inicjatyw, jak chociażby Tworzy Pracownia, różnego rodzaju organizacje społeczne, klimatyczne, przyrodnicze, których celem jest no, wizja świata, można powiedzieć, sprawiedliwego, w którym i ludzie, i przyroda żyją obok siebie i przyszłość no, świata nie będzie w takich czarnych barwach, jak chwilami rysuje się. Co Pani by poradziła tym ludziom? Bo wciąż jakby to jest ważne, wciąż no, czas płynie, my odchodzimy, za niedługo nas nie będzie, a te kolejne pokolenia będą, można powiedzieć, płacić to, co za naszych czasów powstało, istnieje, więc jakąś dobrą radę. To czego potrzebujemy w Polsce, tak tutaj lokalnie, to jednak wykazanie politykom, że oni nie reprezentują naszych poglądów, prawda? My możemy zgłaszać się do swoich z rejonów, czy posłanek, czy senatorów, możemy aktywnie, no oczywiście nie róbmy tego sami, organizujmy się, znajdźmy ludzi podobnych sobie, to nie jest moja rada, tylko rada psychologów społecznych, którzy bardzo ładnie reagują na problem tak zwanej depresji klimatycznej, bo te dane, które tutaj omawiamy i które ja Państwu także przekazuję w tej swojej książce Epoka Człowieka, one, no, wiele osób mi mówiło, że sprawiają, że nie spali dobrze kilka nocy, tak, jak się je tak skumuluje, to rzeczywiście jest to bardzo, bardzo przygnębiające, jest takie zdegustowanie raczej ludzkością i wzmacniają się negatywne emocje. Jeżeli chcecie Państwo się przed nimi chronić, to są dwie recepty wynikające z badań psychologów społecznych, zaangażować się w jakieś działanie i robić to z kimś. Jeżeli widzicie w grupie, zresztą proszę Państwa, no tu dobra też dla nas wiadomość, jest szereg, multum badań epidemiologów i psychologów, którzy pokazują, że szczęścia nie da wam uganianie się za dobrami rozumianymi materialnie. Od pewnego poziomu względnego bezpieczeństwa materialnego nasze szczęście definiuje rozwijanie więzi społecznych, szacunek równych sobie,
To jest to, za czym się tak naprawdę ludzie uganiają, tylko ten szacunek równych sobie został zdefiniowany poprzez pryzmat dóbr materialnych, a szacunek równych sobie możecie uzyskać na miliony sposobów w organizacjach, w grupach, które dają wam to, co najlepsze, tak? Dalej, nabywanie nowych umiejętności, to są rzeczy, które dają nam szczęście, rozumiane w taki sposób długotrwały, stabilny. No i robienie rzeczy, które są sensowne, o tym już mówiliśmy, więc działajcie w grupach. Ja, jeżeli ktoś jest wyizolowany i nie ma wokół siebie takiej grupy, no przykro mi, że zareklamuję media społecznościowe w tej chwili, bo one są też bardzo wysokoemisyjne i energożerne, ale na mediach społecznościowych macie Państwo mnóstwo bardzo ciekawych inicjatyw dla młodych, od młodzieżowego strajku klimatycznego, przez ziemię na rozdrożu, przez Państwa działalność, prawda? Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Zero Waste Polska, bardzo dużo różnych inicjatyw, ta tkanka w ogóle takiego zaangażowania ekologicznego, społeczno-ekologicznego w Polsce jest bardzo, bardzo silna, ona stanowi niesłychaną moc. Przekujmy to też na roszczenia polityczne wobec naszych polityków. To nie może być tak, że państwo, jakby tylko my robimy w naszym kręgu to, co wydaje nam się sensowne, a polityka całkowicie, widzicie to, oderwana jest od realiów i naukowych, i społecznych, i moralnych, które są nam bliskie. Bo badania co chwilę pokazują, że bardzo dużo Polek szczególnie, ale też i Polaków, popiera odnawialne źródła energii, rozumie konieczność dekarbonizacji gospodarek, popiera zielone miasta, nie chce wycinania drzew, nie chce głupiej polityki antyretencyjnej itd., itd. Czyli ja rozumiem, że pani profesor zachęca wszystkich do jednak aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, ale też i politycznym, co oczywiście nie jest może takie oczywiste dla wszystkich. Ja ze swej strony dziękuję za odpowiedzi na tych kilka pytań. Czas jest ograniczony. Przy okazji oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zachęcił do tego, żebyście państwo również nas wspierali pracownie na rzecz wszystkich historii. Miesięcznik Dzikie Życie, tam też w ostatnich latach o wiele więcej tekstów jest na te tematy, o których pani profesor mówiła. Ja bym teraz poprosił kolegę Alana, który jest takim techniczną, taką techniczną opieką, do dołączenia do nas i ewentualnie wyłuskania tych pytań, które na czacie pojawiły się, jeśli takie były, to myślę, że teraz byłby ten idealny moment, żeby na tych kilka pytań odpowiedzieć. Alanie, Alanie, czy możesz... Dzień dobry, jestem. Jestem. Słychać mnie, słychać mnie i widać. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Pytania powinny pojawiać się teraz, bo zgodnie z naszymi ustaleniami jest tak, że po tej części rozmowy czy wykładu właśnie jest moment na zadawanie pytań. Zanim się te pytania pojawią, ja mogę tutaj zrobić ten tryb pytań, kiedy pytania będą się pojawiały po prostu na tablicy głównej i tak może ja zrobię. Alan, zauważyłem, że dwa lub trzy pytania widziałem z boku. Ludzie zadawali te pytania, nie wiem, czy też to zauważyłeś, więc jeśli ktoś takie pytanie zadał, to może je ponowić teraz. To byłby najlepszy moment. Jasne. Jasne, zaraz będę starał się wyłuskiwać, bo dyskusje tam trwały dosyć takie zaciekłe, ale też bardzo obszerne wypowiedzi tam widziałem, łącznie z tym, że tutaj bardzo namawiają panią profesor do tego, żeby kandydowała na prezydentkę Polski i już grupa wsparcia i potencjalnych wyborców się zgłosiła. Prawdopodobnie jest to podobny trend jak w innych krajach, tak jak na przykład na Słowacji, gdzie Zuzana Czaputowa jest osobą, która wywodzi się z ruchów aktywistycznych, ekologicznych i być może coś takiego jest, że jest duże zapotrzebowanie na takie osoby. Ja mogę, jeśli mogę, to dwa komentarze chciałabym, bo widzę jedno pytanie. Mogę, panie Alanie? Oczywiście, jak najbardziej. Przede wszystkim trochę przepraszam, że tak chaotycznie do Państwa mówiłam, ale musicie Państwo wiedzieć, że dzięki pandemii ja po prostu tak się naczytałam, że mam głowę wielką, kwadratową, bo mogę spokojnie, marzyłam o tym od 2 lat, być, siedzieć na tyłku i książkę za książką, których miałam po prostu kilka metrów wchłaniać. Bardzo się cieszę, że moja uczelnia na tyle jest teraz dofinansowana UMK, że Instytut nabywa książki najnowsze,
najnowsze, literaturę 2019, niektóre prace z 2020 roku, to jest niesamowite. Nigdy wcześniej ja nie miałam takiej możliwości materialnej po prostu, żeby czytać rzeczy, które są wydawane teraz. To a propos zapóźnienia i zacofania nauki polskiej, jakie to jest proste, że wystarczy, że możemy zamawiać książki i sprowadzać, które ukazują się w tym roku i ja zupełnie czuję inną jakość mojej dyskusji i zrozumienia spraw, które dzieją się teraz, jeżeli chodzi o planetarny kryzys środowiskowy i pomysły na to, jak korygować gospodarkę. A drugi komentarz, Państwo pytacie, czy gdzieś będzie opis tego, bo niektórzy później dołączyli, co dzisiaj się działo. Ja mówiłam o tym na początku, 7 chyba maja na stronach Ekonomię przyszłości Przemysława Wielgosza będzie już mój tekst, który jest takim sprawozdaniem 8-stronicowy z tego, o czym dzisiaj tu Państwu mówiłam, wraz z bibliografią będziecie mogli zobaczyć, na jakich pracach też się opieram i takie streszczenie tego tekstu uproszczone ukaże się 8 maja w Dzienniku Gazecie Prawnej, także tam Państwo będziecie mogli ten zapis niejako tych głównych wątków odnaleźć. Dziękuję. Dziękuję również. Odpowiem tylko szybko na pytanie, które tutaj też pada kilkukrotnie, bo wiele osób dołączało do nas w trakcie. W tym momencie szczytowym było nawet 278 osób, teraz jest 261. Ta rozmowa jest nagrywana i postaramy się ją udostępnić już w następnym tygodniu, więc z tym nie powinno być żadnego problemu. I przejdę do kolejnych pytań, które się tu pojawiają. I znowu tradycyjnie Piotr Skubała, profesor, który rozmawiał jakiś czas temu z panią profesor w Katowicach, zadaje swoje pytanie, które publikuje tutaj na środku. Czy biocentryzm, pracownia z nim jest związana, jest w ogóle możliwy do zastosowania we współczesnym społeczeństwie? Czy wierzysz, że odejdziemy od antropocentryzmu i to uzdrowi naszą sytuację? A może potrzebujemy innego nurtu myślenia? Jakiego? Okej. Dziękuję Piotrze, dziękuję i Państwu, i Piotrowi, że tutaj jesteście ze mną w tak miły, cudowny wieczór, tak licznie i naprawdę bardzo się cieszę. Jeszcze raz też dziękuję za zaproszenie, bo troszeczkę pan profesor Skubała stoi za tym, że tutaj do Państwa dzisiaj mówiłam. Przekonał mnie, żebym się wzięła za siebie i coś takiego przygotowała dla Państwa. Bo jak do mnie dzwonił jeszcze parę tygodni temu, to ja byłam właśnie w trybie tego czytania, dajcie mi święty spokój, niech ja się wreszcie naczytam. No ale teraz próbuję to przetwarzać i jestem w tym może ta pewna chaotyczność. Pytanie jest bardzo dobre i to jest taki główny spór filozoficzny w refleksji na temat konieczności ochrony środowiska w XXI wieku. Ja uważam filozoficznie osobiście, że nie można porzucić, nie uda się nam porzucić antropocentryzmu, bo antropocentryzm ma kilka wymiarów. Jednym z wymiarów antropocentryzmu jest to, że my nie umiemy myśleć inaczej niż tak, jak myślimy, po ludzku po prostu, zgodnie z naszymi wartościami, priorytetami, naszą ograniczoną wyobraźnią, naszym całym bagażem uwarunkowań, więc nie wyskoczymy ze własnej skóry, tak, że to ujmę bardzo prosto i w tym sensie zawsze będziemy antropocentryczni. Natomiast krytykowanym mocno w XXI wieku i wcześniej jest oczywiście arogancja antropocentryzmu, przerost antropocentryzmu i bardzo wielu autorów w tej debacie o antropocenie, który też sama nazwa jest antropocentryczna notabene, bo znowu tam występuje antropos, człowiek, mówi o tym, że potrzebujemy pokory, potrzebujemy wyważenia, pokornego antropocentryzmu, tak mówi na przykład Clive Hamilton w swoich pracach. Odejdźmy od arogancji, takiego myślenia, ona też, ta arogancja, zwróćcie Państwo uwagę, odbija nam się w tej chwili czkawką w kontekście pandemii koronawirusa. Ta arogancja myślenia o tym, że jest sobie odseparowany człowiek, który może osiągnąć niesamowite historie, niesamowite rzeczy są w naszym zasięgu, a osobno nawet nie przyroda, tylko zasoby przyrodnicze, zasoby leśne, z których my możemy korzystać, flora i fauna rozumiane instrumentalnie. Tej arogancji, chciałabym podkreślić, powinniśmy
unikać i wydaje mi się, że odejście od tej arogancji jest możliwe i dramatycznie potrzebne i jestem wdzięczna wszystkim autorom, artystom. Bardzo ważna jest tu rola też sztuki, którzy nam pokazują, że dość tej arogancji, że ona naprawdę wiedzie nas na manowce. I to chyba będzie takim wizerunkiem XXI wieku, że będziemy próbowali wykaraskać się z tej arogancji, czy nam się uda na czas, jaki typ świata zbudujemy. Ja oczywiście marzę o tym, żeby to był świat bardziej sprawiedliwy, równiejszy, z zachowanymi prawami kobiet, prawami człowieka, bez autorytarnych państw. No i bardzo boję się różnych wersji ekofaszyzmu oczywiście. Tak jest, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pani Zofii Krajewskiej. O co powinny walczyć ruchy klimatyczne w najbliższym czasie? Chodzi o wykorzystanie momentu historycznego, pandemii i kryzysu. Bardzo dobre też pytanie. No, tak jak Greenpeace w tej chwili, Zielone Państwo Dobrobytu, tak? Połączyć postulaty, pokazać to, wydaje mi się, że warto, że pandemia jest typowym zjawiskiem epoki kryzysów środowiskowych, że żyjemy w czasach coraz tych trudniejszych relacji człowieka ze środowiskiem i jeżeli będziemy ignorować cały czas środowisko, to daleko nie zajedziemy. Zobaczcie Państwo, jak wysoki ma prestiż minister finansów i minister gospodarki, jak niski jest zazwyczaj prestiż Ministerstwa Środowiska. Tak nie może być. Ministerstwo Środowiska w dobie tego, co nas czeka, powinno być jednym z najważniejszych ministerstw w kontekście rządu. My wiemy od badaczy, że wszystkie czekające nas kryzysy będą miały w tle trudności, walkę, napięcia związane z dostępem do zasobów, a to wody, a to czystego powietrza, a to pewnych nierówności środowiskowych. Już w tej chwili wiemy, że mamy podziały klasowe. Bogaci mogą konsumować wysokiej jakości środowisko, które nie jest zanieczyszczone, a najbiedniejsi są skazani na zdegradowaną, zniszczone ekosystemy, prawda? Więc elityzm środowiskowy pojawia się, czyli te napięcia wszystkie polityczne będą bardzo mocno miały w tle wątek środowiskowy i to jest genialny moment, żeby ruchy prośrodowiskowe mogły włączyć się do dyskusji w tej chwili o gospodarce, o tym, no właśnie czytajmy o tym, czym jest ekonomia na przykład cyrkularna. To jest coś genialnego, niesamowitego, bardzo ładnie już rozbudowanego w tej chwili w literaturze. Chodzi o to, żeby odpady XX wieku uczynić bardzo ważnymi zasobami gospodarczymi XXI wieku, żeby robić gospodarki, gdzie skupujesz rzeczy, gdzie wypożyczasz rzeczy, gdzie jest dzielenie się rzeczami, gdzie jak produkujemy, to mamy open data i open source, czyli produkujemy moduły, które są wymienialne, nie rzeczy, które musisz wyrzucić i kupić od nowa, więc standardy narzucajmy na gospodarkę, żądajmy od tego, żeby były jednolite standardy wszystkich produktów, żeby można wymieniać, tak jak kiedyś to było, części poszczególnych rzeczy, które kupujemy. Więc zasady ekonomii cyrkularnej, w zasadzie językiem gospodarczym, ekonomicznym, moim zdaniem, mogłyby ruchy prośrodowiskowe mówić. I to wiecie, że to będzie bardziej też słuchane. Ja to też odczuwam, od kiedy bardziej się interesuję tymi klimatycznymi korektami też kapitalizmu, że jest jeszcze większe zainteresowanie tym, co mówię. Tak mi się wydaje przynajmniej. No w takich czasach żyjemy, prawda, że to, co dotyczy gospodarki, naszego przetrwania, dobrobytu, ale pamiętajmy, że dobrobyt, on nie musi być też rozumiany przez pryzmat coraz większej ilości zasobu, produktów, inwestycji, miejsc pracy i tak dalej. Dobrobyt może być rozumiany jako też walka gospodarek rozwiniętych o czas wolny, o to, żebyśmy mniej pracowali, zwijali przepracowane systemy gospodarcze i szli w jakąś stronę takiego pracy zdalnej, pracy dzielonej, trzydniowego tygodnia pracy i tak dalej. Dziękuję bardzo. Tu było pytanie bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że pani już na nie właśnie w tym pytaniu odpowiedziała. Chodzi o rebound effect. Jak sprawić, żeby technologie, które mają potencjał zmniejszenia wpływu na środowisko, paradoksalnie nie zwiększały tego wpływu. Więc częściowo pani mówiła o tych technologiach teraz, ale to pytanie jest trochę szersze.
To jest dobre takie pytanie, widać techniczne, bo efekt odbicia jest bardzo mocno krytykowany w ekonomii ekologicznej. Znaczy mówi się o tym, że nasza pogoń za tak zwanym zielonym kapitalizmem nie ma sensu, jest tylko, czy nawet retoryka równoważenia rozwoju jest bardzo mocno tam krytykowana jako taka kosmetyczna, powierzchowna. Dopóki, znaczy samo optymalizowanie przy, jak widać, nie prowadzi do zmniejszenia zużycia materialnych zasobów tej planety. I mamy, efekt odbicia mówi tyle, że jeżeli macie Państwo optymalniejsze technologie, na przykład mniej zużywające prądu, to tym bardziej konsumenci jeszcze więcej ich używają i tak naprawdę summa summarum nie, ślad ekologiczny nie spada, ale rośnie, więc priorytetami naszych gospodarek, ja chcę to mocno podkreślić, to są właśnie te nowe motywy, które wylazły na wierzch w dobie pandemii. Priorytetami naszych gospodarek nie powinno być zielony kapitalizm, ale zwijanie kapitalizmu, zwijanie sektora paliwowego, sektora motoryzacyjnego, zwijanie sektora reklamy, produkowanie mniej rzeczy i mniej śmieci, więc to są zupełnie inne motywy niż wcześniej i bardzo mnie cieszy, że na przykład Financial Times, ekonomiści, papież mówią o tym, że tak, teraz trzeba pomyśleć o sprawnym państwie, bezwarunkowym dochodzie podstawowym, o odejściu od pogoni za wzrostem, za fetyszem wzrostu, o zupełnie innym ustawieniu sobie spektrum wartości w naszym myśleniu, po co jest gospodarka. No, proszę Państwa, gospodarka, ekonomia jest to nauka o oikos. Oikos jest to dom. Można powiedzieć, że ekonomia powinna być nauką o naszym wspólnym planetarnym domu. Gdzie jest do tej pory w ekonomii neoklasycznej środowisko i planetarne zasoby? Gdzie jest mowa o tym, że powinny się regenerować te zasoby, że trzeba regenerować ziemię, wodę, oceany, atmosferę? Tego nie było. Dlatego, że historia ekonomii bardzo źle się potoczyła w pewnym momencie. Obarcza się tutaj głównych klasyków tak zwanej ekonomii neoklasycznej, ale zanim oni doszli do głosu, mieliśmy taki nurt fizjokratyzmu. W nurcie fizjokratyzmu bardzo mocno podkreślano, że podstawowym kapitałem naszym jest ziemia, a żeby z ziemi uczynić kapitał, ty musisz ją regenerować, musisz ją użyźniać, nie możesz jej sobie wyjałowić całkowicie i sobie pójść gdzieś indziej, na przykład na Marsa, prawda? Więc szkoda, że to się tak potoczyło, od tego ten motyw w fizjokratyzmie regeneracji był bardzo ważny i teraz ekonomia ekologiczna, która rozwija się tak naprawdę od lat 70. XX wieku, a teraz zobaczycie Państwo, że będzie wysyp tej literatury pod taką auspicjami klimatycznych korekt kapitalizmu, antropocenowych korekt kapitalizmu. Ja sama mam już na swojej półce 2 metry takich książek, no to ta literatura podkreśla, że my nie możemy myśleć o pieniądzu, o tym, żeby napasł się sektor finansowy i skrajnie ubogacił. Nie możemy pozwalać rentierom na to, co im dotychczas pozwalaliśmy, bo po prostu wyginiemy. Profesor Szymon Malinowski udzielił, klimatolog bardzo znany polski, który od lat zajmuje się, prawda, promocją tych tematów, udzielił wywiadu dla Gazety Wyborczej, pamiętam, którego tytuł brzmiał: wyginiemy w następnym pokoleniu. Zresztą profesor Skubała tutaj równie wielkie ma zasługi dla promocji tych wszystkich i Państwo też, pracownia na rzecz wszystkich istot, to są po prostu, tylko z szacunkiem można podchodzić do Waszych działań, które sięgają tak daleko w przeszłość. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja to tylko po prostu napisałam książkę w 2018, a gdzieś tak w 2012 w ogóle zaczęłam się interesować problemem zmiany klimatycznej. I to też dlatego, że wydawało mi się, że jest jakaś kontrowersja wokół zmiany klimatycznej. To już wielokrotnie o tym mówiłam. Po prostu wtedy, jak zaczęłam czytać, okazało się, że to są ogromne kampanie dezinformacyjne sponsorowane przez przemysł paliwowy w dramatyczny, skandaliczny sposób. W tej chwili już odsłonięte zostały te mechanizmy. ExxonMobil jest w tej chwili pozew przeciwko firmie ExxonMobil za to, że dezinformowała świat, wiedząc o tym, jakim poważnym problemem jest globalne ocieplenie, po to, żeby się wyzieleniać. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za miłe słowa w imieniu pracowni w ogóle ruchu aktywistycznego, ale też wiemy, że bez wsparcia naukowców nie byłoby nam znacznie, znacznie trudniej i to wsparcie i to tak naprawdę wspólne działanie jest istotne i różnych środowisk bardzo, bez tego nie ruszymy tego świata w jakąś stronę pozytywną. Kolejne pytanie jest pojęciowe.
Michał pyta, niektórzy na określenie aktualnej epoki używają określenia kapitałocen, a nie antropocen, by podkreślić, że w ludziach tkwi jednak potencjał do stworzenia innego, bardziej przyjaznego planecie porządku. Aktualna sytuacja jest wynikiem konkretnej kapitalistycznej formacji ekonomicznej. Co pani o tym sądzi? Ja jestem zwolenniczką pozostania przy kategorii antropocenu, przy wszystkich jej brakach. No, największym brakiem jest tutaj cały czas arogancja, że ten antropos, człowiek, tkwi tutaj w centrum. No i może też to być kategoria myląca, bo niejako obarcza odpowiedzialnością za niszczenie środowiska wszystkich ludzi, a to nie jest tak. Tak jak mówiłam, raczej te właśnie mechanizmy tworzenia, akumulacji kapitału są bezpośrednią przyczyną degradacji planety i tutaj zwolennicy kategorii kapitałocen mają rację, ale powiem Państwu, dlaczego upieram się przy kategorii antropocenu. Otóż w tej kategorii skrywa się niezwykły potencjał, który idzie ze strony też geologów, bo kategoria antropocenu jest zaproponowana, cała afera zaczęła się od tego, że geologowie uznali, że warto przestać mówić o holocenie i żyjemy w nowej epoce geologicznej. Dlaczego? Dlatego, że Homo sapiens jako gatunek stał się siłą sprawczą o znaczeniu planetarnym geologicznym. I to jest coś niesamowitego. Nie da się ująć tego faktu w kategorii kapitałocenu, bo kategoria kapitałocenu przypomina, odsyła nas do periodyzacji kulturowo-historycznej. Epoka taka jak modernizm, kapitalizm, postkapitalizm, to są wszystko epoki, którymi socjologowie, kulturoznawcy, historycy ewentualnie opisują naszą rzeczywistość, a ja bym chciała, żebyśmy pozostali przy wkładzie geologów, bo ten wkład geologiczny to był taki gigantyczny cios dla wielu komentatorów, bo geologowie pokazali, że my wprowadziliśmy zmiany w planecie na skalę geologiczną. To jest coś zupełnie innego niż skala historyczna, dlatego ta debata jest taka szokująca retorycznie i dlatego tak wielu autorów z różnych dziedzin do niej przystąpiło, bo skala geologiczna to są, proszę Państwa, miliony i setki tysięcy lat. Skala człowieka to są dekady, stulecia, tysiąclecia. I teraz geologowie nam pokazali, na przykład podkreślają, że to, co zrobiliśmy w atmosferze, jest nieznane. Ostatnio na tej planecie taki wysoki poziom koncentracji dwutlenku węgla miał miejsce, powiedzmy, ileś tam milionów lat temu, setki, tysiące lat temu. Takie zakwaszenie oceanów, jakie w tej chwili mamy, znowu skala geologiczna, setki tysięcy, powiedzmy, teraz w tej chwili nie pamiętam dokładnych danych, można je znaleźć we wszystkich publikacjach, ale chodzi mi tutaj o efekt retoryczny, kontrastu. Setki, miliony lat coś się dotąd zmieniało na Ziemi, to były procesy powolne, rozumiecie Państwo, naturalne, coś się wydarzało, że oczywiście skakały te parametry, temperatury, a my w zasadzie przez dekady, no być może stulecia, niektórzy uważają, że początkiem antropocenu jest wielka jest rewolucja przemysłowa, czyli mniej więcej rok symboliczny 1750, ale ostatecznie w debacie międzynarodowej stanęło na tym, dzisiaj się uważa, że początkiem antropocenu są lata 50, proszę Państwa, XX wieku, więc my w 70 w tej chwili lat doprowadziliśmy do takiej nieproporcjonalnej dewastacji i degradacji. Zniszczyliśmy gleby, zniszczyliśmy lądy, żyzną ziemię, dokonujemy deforestacji, zniszczyliśmy, wyprowadzamy ze stanu stabilności atmosferę i teraz w trybie geologicznym to by wymagało niesłychanie długiego tempa czasu, a tutaj mamy taki szok. Skala czasowa jest skontrastowana z tą skalą geologiczną i to pojęcie antropocenu chodzi. Znaczy, podoba mi się w nim, że ono tak wiele osób przyciągnęło do debaty. W tej chwili mamy no, niesłychaną ilość publikacji na temat antropocenu, też z tego punktu, z tego powodu. No i jeszcze jeden mam argument. W pojęciu antropocenu jest nadzieja na planetarne my ponad podziałami, a takiego pewnego planetarnego my, solidarnego, teraz potrzebujemy, musimy się otrząsnąć z marazmu i obudzić i zobaczyć, że jak gdyby wszyscy jedziemy na tym samym wózku, to nie jest czas na wyszarpywanie dla siebie jak najwięcej, to nie jest czas na odwracanie się plecami do reszty ludzkości, jak robią w tej chwili Stany Zjednoczone. Potrzebujemy planetarnego my i w tym pojęciu antropocenu ono bardziej jest zawarte, tak mi się wydaje, niż w pojęciu kapitałocenu, ale
tak naprawdę jestem całym sercem też za pojęciem kapitałocenu i bardzo lubię teksty Jasona Moora, Alfa Hornborga, ludzi, którzy to pojęcie wprowadzili, i w mojej książce jest bardzo, jest chyba więcej analiz tych, którzy mówią o kapitałocenie, niż tych, którzy mówią o antropocenie. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie będzie nieco polityczne. Od tej polityki tutaj pewnie nie uciekniemy, ale też chyba nie chcemy uciekać. Ono jest bardzo złożone, to pytanie. Postaram się je przeczytać powoli. Zadał je Arkadiusz. Odnoszę wrażenie, że pani profesor przedstawia tezę, aby w miejsce fetyszy kapitalizmu wprowadzić zasady socjalizmu, które niestety okazały się w niedawnej historii zgubne. Mam obawy, że w warunkach państwa socjalistycznego kryzys ekologiczny może być łatwo wykorzystany do cynicznego przejęcia władzy przez ludzi zainteresowanych tak naprawdę totalną maksymalizacją zysku. Czy nie jest błędem takiego typu ekomyślenia zapominanie o duchowej stronie człowieka? Czy rzeczywiście ludzie są w stanie zachować ład holocenu z pominięciem swojej własnej natury, która, czy nam się to podoba, czy nie, potrzebuje poszukiwania wartości duchowych? Pytam o to, bo wydaje mi się, że istnieje jakieś zgubne zaprzepaszczenie typowych ludziom potrzeb duchowych, bez których jesteśmy wmanewrowani albo w okowy kapitalistycznej maksymalizacji zysków, albo w zgubne wizje socjalizmu. To, co do Państwa, to o czym opowiadałam, to są refleksje z literatury ekonomii ekologicznej, koncepcji tak zwanych postwzrostu, koncepcji klimatycznego korygowania kapitalizmu. Prawie żadna z moich lektur to nie są lektury socjalistyczne. Musielibyśmy wejść w to też, jak definiujemy socjalizm, ale proszę zobaczyć, jak definiowane są podstawowe priorytety tej ekonomii ekologicznej, tak? Kiedy mowa jest o tym, żeby odejść od paradygmatu wzrostu PKB, ci autorzy podkreślają, że powinniśmy dążyć do szczęścia i dobrobytu ludzkości. To są jak najbardziej wartości duchowe. Chodzi o wysoką jakość naszych relacji społecznych i wysoką jakość życia, więc tu nie ma takiej pustki duchowej. Dobrobyt jest definiowany jako silna tkanka społeczna, wzajemnego też zaufania, odnoszenia się do siebie, szanowania się, spędzania czasu w określony sposób wspólnie. Nie ignorowana jest tutaj warstwa normatywnych relacji międzyludzkich, więc też nie ma żadnej pustki. Te ideały szczęścia, dobrobytu idące przeciwko kategorii wzrostu PKB, rozumianego jako po prostu obieg szybki pieniądza w gospodarce, produkowanie jak najwięcej, inwestowanie, by jak najwięcej wyprodukować, skonsumować, a następnie wyrzucić, to widzicie Państwo tutaj ten kontrast, prawda? No, ekonomia ekologiczna mówi o tym, że musimy redukować nie tylko produkcję i konsumpcję, ale równocześnie redukować nierówności. To jest prorównościowy dział ekonomii, który na pierwszym miejscu stawia redystrybucję, dystrybucję zasobów, takie projektowanie świata własności, świata naszych hierarchii, relacji, żebyśmy my mogli dążyć do zrównania, dbania o najsłabszych, więc ja tutaj widzę bardzo dużo ciekawych wartości. Notabene, proszę Państwa, klasycy ekonomii, jak sobie profesor na przykład Andrzej Szachaj o tym pisze w swoich pracach, poczytajcie, on pokazuje ładnie, jak klasycy ekonomii myśleli, jakie nurty liberalizmu społecznego, zresztą też Janusz Grygięć o tym pisze, mój małżonek, o liberalizmie społecznym. Są to nurty, które były tworzone wraz z tym, kiedy powstawał, kształtował się i umacniał kapitalizm, których celem była silna tkanka lojalna, solidarna relacji społecznych, dobrobyt ludzkości i dbanie o najsłabszych, więc tutaj jest bardzo dużo ciekawych wartości. Nie wiem, jak pan rozumie socjalizm. Ja bardzo dużo wątków też szanuję, które wyartykułował Karol Marx, są one trafne. Ta tradycja marksistowska jest mi bardzo bliska, ale no tutaj byśmy musieli podyskutować o szczegółach. Na pewno nie chodzi mi o to, żeby wprowadzać system jakiś totalitarny.
właśnie też o tym mówię w tym artykule, który, w tym tekście, który ukaże się w Dzienniku Gazecie Prawnej, że my powinniśmy oczekiwać sprawnego państwa, nie silnego, autorytarnego w sposób głupi państwa, tak? Sprawnego państwa o silnych instytucjach, sprawnie działających instytucjach, dofinansowanych w tych sektorach, pielęgniarki, salowe, opiekunowie, którzy są zaniedbywani w tej chwili w tej logice neoliberalnej. Ich praca się nie liczy, prawda? A epidemia koronawirusa nam pokazała, że to są bohaterowie naszych czasów, nowe formy heroizmu, tak? Te prace są nisko opłacane w tej chwili w gospodarce. To nie musi tak wyglądać, nie powinno. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie, może zejdziemy trochę tak na inny poziom. Czy będzie następna książka? Może o ekonomii cyrkularnej? Paweł pyta. No właśnie ja tak jak mówię, mam w tej chwili, ja w ogóle 80 stron z tamtej książki wyrzuciłam o klimatycznym korygowaniu kapitalizmu, bo ona mi się trochę metodologicznie zaczęła rozjeżdżać i postawiłam na retorykę antropocenu, żeby jednak opisać te główne motywy od strony retorycznej tej debaty, a tak naprawdę najbardziej mnie kręci też to, jakie spektrum mamy w tej chwili alternatyw. Proszę Państwa, no przełożyłam z moimi doktorantami książkę Wymyślając przyszłość, którą Państwu też co polecam na temat tego, nie ze wszystkimi tezami tam się zgadzam, ale jest to książka o świecie bez pracy, postpracy, o postkapitalizmie. Napisałam wstęp do książki Dobrobyt bez wzrostu Tima Jacksona, która też ukazała się w Toruniu, bardzo Państwu polecam, gdzie Tim Jackson, badacz zrównoważonego rozwoju, kreśli no niesłychaną pozytywną wizję gospodarki tak zwanej kopciuszkowej, gdzie my nie będziemy śmiecić i produkować coraz więcej i uganiać się za gadżetami w jakimś wyścigu szczurów, tylko będziemy dążyć do rozrywek niskoemisyjnych, będziemy przestawiać nasze relacje społeczne, czyniąc je najważniejszymi, a nie zasoby materialne. No pięknie to Jackson opisuje, więc robiłam już dużo w takim obszarze, powiedziałabym, filozofii społecznej, postkapitalistycznych różnych alternatyw. W mojej ocenie tego potrzeba więcej. No i marzę o tym, żeby te moje lektury, które teraz stały się możliwe dzięki pandemii, sfinalizować pod postacią pracy właśnie o jakimś takim klimatycznym korygowaniu kapitalizmu albo metabolicznym korygowaniu naszych gospodarek, bo my musimy brać pod uwagę metabolizm, tak? To nie jest metabolizm ludzkości. Ludzkość wydala, ludzkość oddycha, ludzkość zużywa wodę, planeta potrzebuje, to są różne cykle, prawda, metaboliczne, które dotąd ekonomia miała gdzieś, separując się całkowicie od tego gałęzi, na której wszyscy siedzimy. No chciałabym taką pracę napisać. Trzymajcie Państwo za mnie kciuki. Będziemy trzymali, częściowo już Pani też powiedziała, odpowiedziała na to pytanie, bo to jest jeszcze jedno pytanie o książki. Pyta Ada, jakie publikacje książki z tych najnowszych szczególnie Pani poleca? To zaczęła Pani już wymieniać, natomiast może jeszcze coś. No oczywiście polecam też Nadzieję w mroku, Państwo widziałam też, komentowaliście Rebeki Solnit, można lepiej się poczuć po lekturze tej książki, bardzo fajna rzecz. Przetłumaczyłam książkę też, Czy wszyscy jesteśmy eksportami z moim mężem, Harry'ego Collinsa, to jest taka mała książeczka, w 2018 roku wyszła, bardzo fajna praca, gdzie w taki przystępny sposób pokazuje profesor Collins, że nie wszyscy jesteśmy ekspertami, twój kolega z mediów społecznościowych szerujący jakąś bzdurę nie jest ekspertem, możemy łatwo rozróżnić, kto jest ekspertem naukowym, a kto powiela bzdury jakichś kampanii dezinformacyjnych. Bardzo ładnie Collins tam pokazuje, no to w kontekście i ruchu antyszczepionkowego i denializmu wobec zmiany klimatycznej. No i też różnych tak zwanych teorii spiskowych. Pokazuje Collins, jaka rola powinna być dziennikarzy, żeby nas chronili przed kampaniami dezinformacyjnymi. Bardzo fajna praca. No i też widziałam, że Państwo sami też pisaliście na komentarzach, że polecam książkę Naomi Oreskes, Upadek cywilizacji zachodniej. Też przełożyłam ją z moimi doktorantami, panem Krzysztofem Tarkowskim i Jakubem Górzyńskim. Upadek cywilizacji zachodniej to jest taki mały esej science fiction,
fiction, który na wiele języków był tłumaczony, bestseller, znana geolożka, klimatolożka, pani, która opisała kampanie dezinformacyjne dotyczące globalnego ocieplenia jako jedna z pierwszych, pozwala sobie ze swoim współpracownikiem na taki tryb essayu science fiction, pokazuje, jak może wyglądać nasz XXI wiek, jak będziemy kontynuować business as usual. Macie tam państwo i rok wiecznego lata, rok bez zimy, zastosowanie geoinżynierii, wycofanie się z geoinżynierii, wielkie migracje, no bardzo ciekawa praca, a po pracy jest niesamowity wywiad z autorami o tym, dlaczego sięgnęli po taki gatunek, jak bardzo są sfrustrowani, jak myślą o tym, czym jest ten kapitalizm paliw kopalnych, dlaczego tak ciężko z nim walczyć, dlaczego ciężko tak ten system rozmontować. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Myśmy trochę przekroczyli czas, bo zwykle mamy do 19.30, natomiast mieliśmy tą obsuwę lekką 15-20-minutową i jeżeli pani profesor pozwoli, to jeszcze zadałbym kilka pytań, jeżeli już nie, bo umawialiśmy się do 19.30, więc nie chciałbym tutaj przekroczyć. To może trzy pytania, żeby też męża denerwować. Jasne, trzy pytania. Pierwsze z tych trzech pytań będzie dotyczyło energetyki jądrowej. Ja od razu tutaj powiem, że za dwa tygodnie będziemy mieli spotkanie, webinar z doktorem Andrzejem Kassenbergiem, który będzie poświęcony ogólnie energetyce, ale z jakimś tam szczególnym akcentem na energetykę jądrową. I tutaj pytanie przeczytam już od Pawła. Co pani profesor sądzi o energetyce jądrowej jako narzędziu do walki z ociepleniem klimatu? Według licznych ekspertów samo OZE nie wystarczą. Będzie nas coraz więcej, będziemy potrzebować coraz więcej energii. Niektóre organizacje, nie będę tu ich wymieniać, zbudowały tożsamość na walce z energetyką jądrową. Czy nie popełniły błędu? Ja proszę Państwa, w zeszłym roku w lato był numer specjalny Tygodnika Powszechnego poświęcony kwestii atomu. Tam jest wywiad ze mną. Mogę Państwu wysłać, jeśli do mnie napiszecie ten wywiad. Uważam, że bardzo sensownie sprawę rozstrzyga i opisuje Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie i Ziemia na Rozdrożu. Możecie sobie znaleźć w sieci jego tekst, bardzo gorąco też polecam. Atom tak, nie, być może, tak się nazywa, Marcin Popkiewicz. No i inne głosy, powiedziałabym tak. Dużym błędem uważam jest zamykanie istniejących elektrowni jądrowych, tak jak robią Niemcy, dlatego że one już powinny do końca swojej tam wyczerpywalności, skoro zostały zbudowane wysokoemisyjnie, działać. Natomiast energetyka jądrowa w miksie energetycznym globalnym, jeżeli patrzeć na to w taki szeroki sposób, być może jej w przyszłości nie unikniemy, nie powinniśmy ad hoc tak po prostu upierać się przeciwko niej i ją negować, ale obecnie na przykład w kontekście polskim i tutaj powtarzam argumenty Marcina Popkiewicza, jest irracjonalne byłoby to, żebyśmy zainwestowali ogromne pieniądze naszych podatników w budowę elektrowni jądrowej, gdy kompetencje naszych średnich firm idealnie wręcz pasują do boomu w sektorze OZE. Na tym mogliby też skorzystać rolnicy, właściciele ziemi, na tym, żeby udostępniać grunty dla farm wiatrowych na przykład. Z punktu widzenia inwestycji, macie Państwo taką alternatywę, albo gigantyczne ilości pieniędzy przelejemy do inwestora zagranicznego, który zbuduje nam potężną elektrownię jądrową i jak gdyby upłynnimy je gdzie indziej, na zachodzie te środki, albo pomyślimy o tym, żeby przy okazji upiec dwie pieczenie niejako na jednym ogniu, podciągnąć ekonomicznie drobne, średnich producentów, nasze firmy, idąc w stronę OZE, ale to rozumiecie Państwo, że każdy rok straty to jest po prostu jedna wielka, jak gdyby koszty bezczynności rosną. Im dłużej upieramy się przy węglu i nie podejmujemy decyzji ani w jedną, ani w drugą stronę, tym bardziej będziemy, ta ręka w nocniku nam się zagłębia, bym tak to powiedziała. Szkoda, że na przykład 10 lat temu, 15 lat temu nie staliśmy się liderem OZE, nie próbowaliśmy stać się liderem OZE, zaprzepaszczaliśmy.
szansę. Szkoda, że ileś tam lat temu nie poszliśmy w stronę energetyki jądrowej, ale znowu z głową i sensownie. W tej chwili jestem przeciwna energetyce jądrowej w Polsce, ale no musimy tutaj też brać pod uwagę inne argumenty. Dla mnie przekonujący jest też taki argument dotyczący odpadów radioaktywnych, taki sakralny, bym powiedziała, filozoficzny, egzystencjalny, który mówi o tym, że zresztą tak filozofowie techniki też niektórzy, Winter Anders na przykład pisali, że nie powinniśmy sprowadzać na Ziemię zmian, innowacji, których skutki są w zasadzie nieodwracalne, bo tutaj te odpady radioaktywne, chociaż ich jest niewiele, no ale one stanowią też takie zagrożenie terrorystyczne, mogą być przejęte i tak dalej. Pytanie, czy my mamy na tyle silne w tej chwili struktury państwowe, żeby zbudować bezpieczną elektrownię jądrową? Nie mamy. Nawet w Japonii okazało się, że elektrownie, ta Fukushima, kontrolowały i audytowały same siebie, więc nie było kontroli publicznej wysokiej jakości nad tym, jak one funkcjonują. Czy państwo uważacie, że w Polsce mamy taką tkankę sprawnego państwa, żeby taką poważną inwestycję dało się stworzyć, przeprowadzić, sensownie sfinansować bez szkody dla naszych obywateli, a potem kontrolować i chronić? Ja w to nie wierzę. Sieć rozproszona OZE jest też prodemokratyczna. Jak gdyby źródła sprawczości są rozproszone, co też mi się bardzo podoba. Energia atomowa jest energią wielkich państw scentralizowanych ze swojej, z definicji wymaga takich silnych, scentralizowanych krajów. Nie podobałoby mi się to, żebyśmy w taką stronę szli. Dziękuję bardzo. To drugie pytanie teraz będzie z tych trzech ostatnich. Na grunt Polski wracamy i na tak bardzo blisko nasz, na polityczny grunt Polski. Świadomość ekologiczna wydaje się wyższa niż reprezentacja polityczna zielonych, szczególnie w warunkach polskich. Czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem? Jakie widzi Pani słabości i mocne strony Polskiej Partii Zielonych? Pyta Konrad. Przepraszam, panie Konradzie, nie chcę oceniać. Mogę się wycofać z tego pytania. Nie chcę nikomu sprawić przykrości, ani nie mam też kompetencji, nie czuję się, nie znam dobrze mocnych i słabych stron. Przepraszam. Dobrze, i to już chyba, bo jest bardzo dużo pytań i tak naprawdę staram się, bardzo wiele jest bardzo ciekawych i sam bym chętnie je zadał, natomiast nie mamy aż tyle czasu, więc szukam czegoś, co jeszcze ewentualnie, żeby poruszyć wszystkie wątki, o które tu się pojawiają. Już. Jest tutaj pytanie, o, tutaj mam pytanie o pandemię. Czy po kilku tygodniach niezwykłej sytuacji z COVID-19, jakie korzystne zmiany w świecie Pani dostrzega? Które z nich są Pani zdaniem szczególnie ważne? No to troszeczkę o tym mówiłam, no ale może jeszcze wymienię inne przykłady. Ja czytam tę książkę, którą wam pokazywałam, Donut Economics, Kate Raworth, która jest właśnie z 2018 roku, książka na temat ekonomii, o tym, jak powinni ekonomiści myśleć w XXI wieku, żeby nie doprowadzić nas na skraj katastrofy. I czytam, że Amsterdam będzie prowadził swoją politykę zgodnie z Kate Raworth, postulatami tej ekonomii donatowej. To jest niesamowite. Tu czytasz sobie jakąś utopię, wydajesz się sobie taka zmarginalizowana, że robisz coś na marginesie i nagle taki przełom. Dla mnie to jest coś bardzo ważnego i pozytywnego. Financial Times editorial, który w kwietniu się pojawił, krytykujący wzrost, pogoń za wzrostem, który mówi o tym, że trzeba odejść od postulatów neoliberalnych, że potrzeba nam solidarnego, silnego, sprawnego państwa, że trzeba płacić podatki na to państwo, że bogaci też powinni może zapłacić uczciwie podatki na takie państwo. Coś niesamowitego. No inne rzeczy. Czytam, że Finlandia, Dania próbuje coś na kształt bezwarunkowego dochodu podstawowego wprowadzić. O Hiszpanii czytałam, że no, może nie nacjonalizacja szpitali prywatnych, ale przejęcie przez państwo szpitali prywatnych na czas pandemii. To są wszystko rozwiązania jeszcze sprzed pandemii, niewyobrażalnie niemożliwe, a teraz stały się naszym nowym status quo. I to mnie bardzo napędza, mam tutaj dużo wiąże z tym nadziei. Na pewno
sama dyskusja tego, jeżeli jeszcze, proszę Państwa, zaczniemy może dyskutować o tym, żeby nie dało się dziedziczyć bogactwa, albo żeby wprowadzać opłaty postojowe za utrzymywanie bogactwa za długo, zamiast puszczać to bogactwo w obieg, to ja już będę całkowicie zachwycona. No, mam nadzieję, że doczekam takich czasów. Jeżeli w mediach głównego nurtu, MFW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, podstawowe instytucje ekonomiczne tego świata będą biły się w piersi i pokazywały, że słuchajcie, ekonomia neoklasyczna i podstawowe założenia wyrzucamy na śmietnik, będę zachwycona. Dwa podstawowe założenia ekonomii neoklasycznej, które były najbardziej szkodliwe, to takie założenie, które mówiło, żeby było lepiej, musi być najpierw trochę gorzej. To taka krzywa Simona Kuznetsa obrazowała. Ta krzywa mówiła, że żeby jak jest wzrost gospodarczy, to najpierw rosną nierówności, i trzeba dalej pędzić w stronę tego wzrostu. Im więcej tego wzrostu, to te nierówności w końcu spadną. Badania empiryczne, setki badań pokazały, że jest to myślenie życzeniowe, to wcale nie jest ze sobą powiązane. I mamy środowiskową wersję tej krzywej Kuznetsa, która mówiła, jak jest wzrost gospodarczy, to najpierw degradacja planety rośnie, ale dalej pędźmy w stronę tego wzrostu, jeszcze więcej tego samego, to potem ta degradacja jakoś się sama oczyści. Znowu to nie nastąpiło, ani raczej nie nastąpi. Wyrzućmy te modele, zapomnijmy o nich, kumajmy jakoś inaczej tę sytuację. Oczywiście, to ostatnie pytanie, tak? Już dobrze. Ostatnie pytanie. Agnieszka pyta, czy pomoc osobom z krajów rozwijających się nie powinna być uzależniona od radykalnego ograniczenia dzietności? Wybrałem to pytanie, bo przewija się temat tego ograniczenia dzietności w wielu pytaniach, ale no nie mamy właśnie czasu, żeby na nie odpowiedzieć, więc tutaj jakby... Niech to pytanie będzie reprezentantem. Pierwsze, co pani polecę na TEDzie, TED Conference, Hans Rosling, jest taki wykład, statystyka, który wyśmiewa tezę, że tam jest większa dzietność. On pokazuje, że w Indiach mamy taką samą dzietność, 2,2 prawie jak w wielu krajach rozwiniętych. W tej chwili ta dzietność się ustabilizowała, więc jest to pewien rodzaj mitu, szkodliwego mitu. Po drugie, gorąco polecam taką książkę Ha Yun Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Genialna, bardzo prosta książeczka ekonomisty, który pokazuje różne szkodliwe mity na temat krajów rozwijających się. Jednym z takich szkodliwych mitów jest to, że tam są jacyś ludzie roszczeniowi, niezaradni, nieprzedsiębiorczy. To my jesteśmy niezaradni i nieprzedsiębiorczy, proszę Państwa. Badania wszystkie ekonomiczne pokazują, że ludzie biedni w krajach rozwijających się są dziesiątki razy bardziej pracowici i przedsiębiorczy niż my jesteśmy w krajach bogatych, dlatego że walczą o przetrwanie i naprawdę muszą wykazywać się niesłychaną innowacyjnością, żeby przetrwać. I teraz, czy pomoc osobom z krajów rozwijających się nie powinna być uzależniona? Moim zdaniem nie, to nie oni są problemem, ja o tym już mówiłam. 1 miliard najuboższych, proszę Państwa, nie emituje nic, to są emisje na przeżycie. To my jesteśmy problemem, konsumujący ponad miarę, tak zwane emisje luksusowe. W jednej z książek przeczytałam genialny pomysł, to jest coś, proszę Państwa, niesamowitego. Dlaczego my tego nie zrobimy? Proszę sobie wyobrazić, że autorka proponuje, żeby stworzyć taką książkę telefoniczną miliarda najuboższych, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że ludzie nie mają dostępu do toalety, szczoteczek do zębów, czystej wody, ale bardzo dużo najbiedniejszych ma telefon komórkowy. I teraz, gdyby stworzyć książkę telefoniczną miliarda najuboższych, to już dzisiaj technicznie dzięki bankowości mobilnej każdy z nas mógłby im wysyłać pieniądze. To nie musiałyby być duże pieniądze. Państwo wiecie, ile oni miesięcznie zarabiają. To z naszego punktu widzenia są grosze. Moglibyśmy taki bezwarunkowy dochód podstawowy w bardzo prosty sposób przez bankowość mobilną tym, którzy naprawdę tego potrzebują, bez żadnych pośredników przekazywać do ich rąk. I wyobraźcie sobie, takie coś się dzieje w Kenii, jest taka organizacja Give Directly, czyli daj bezpośrednio, gdzie w Kenii 8 tysięcy czy 10 tysięcy osób zostało objętych takim programem bezwarunkowego dochodu płynącego przez taką mobilną bankowość na kilkanaście lat, wyobraźcie sobie, coś niesamowitego, jakie to proste, naprawdę nie musimy się głowić,
ONZ, wiecie, że od dekad postuluje, że najbogatsi mieli płacić 0,7% swojego PKB na pomoc dla głodujących. W tej chwili to, o ile dobrze pamiętam z prac, nasza hojność to jest 0,3% PKB naszego, więc skrajne nasze bogacenie się, życie w takim niezwykłym luksusie nie przełożyło się na wzrost naszej hojności dla krajów rozwijających się, a takie proste rozwiązanie, dzięki technologiom, o których mówiliśmy, że mogą nam się też czasem zamienić w złoto w naszych rękach, mogłyby bardzo wiele poważnych problemów takich ludzi rozwiązać. Myślmy o czymś takim raczej, a nie o tym, żeby im ograniczać dzietność. Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość też może pani intencjom tego pytania, chcę podkreślić, że naukowcy w tych ostrzeżeniach naukowców świata do ludzkości, z tego na przykład 2017 roku dokumentu, który podpisało ponad 15 tysięcy naukowców, podają jako jeden z postulatów, żebyśmy rozszerzali świadomość feministyczną na całą planetę we wszystkich krajach, dlatego że wraz ze wzrostem świadomości feministycznej, wzrostem praw kobiet, to z automatu dzietność się stabilizuje na takim poziomie, jaki byłby satysfakcjonujący. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom, których cały czas jest bardzo dużo, jest 212 osób cały czas, także bardzo dziękuję. Tematów było bardzo wiele i czas dużo wątków jest do wyjaśnienia. Może jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję wrócić. No ja nie jestem z siebie zadowolona. Chaos. Jakbym miała taki referat, to bym studentów tam męczyła, że mogliby bardziej to uporządkować. No ale tak to wygląda, jak właśnie skaczemy po tych tematach. No właśnie, nie da się. Na tym polega webinar. Ale... Wybraliśmy taką formę rozmowy i chyba dobrze, bo przez to jakby poprosiła pani... Dynamicznie było, nie? Przynajmniej było dynamicznie. Wątków widać to też po ilości pytań, ilości tak naprawdę wypisywanych zdań tutaj i dyskusji, jakie się toczą na czacie. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za to, że zgodziła się pani wziąć udział w naszym webinarze i poświęcić czas. To przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za pomoc techniczną i próbę, która się powiodła też. Trochę tak. Czytam Państwa tu komentarze, bardzo są ciekawe. Dziękuję Państwu za te słowa. Niektóre bardzo śmieszne też. Poczucie humoru w kwarantannie zostało z narodem. Tak jest, to bardzo dobrze. Wytłumaczę tylko Grzegorza, który nagle zniknął, nie z własnej woli, po prostu został jakoś technicznie wyrzucony, powrócił, ponoć słyszy nas, natomiast nie może dołączyć, więc za niego dziękuję. Dziękuję Grzegorzowi za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Grzegorz tylko powiedział, że to dowód na to, że sama technika nas nie uratuje. Także bardzo dziękuję. Powiem tylko jeszcze dwa słowa o... Nie mogę włączyć... A, miałem tutaj. Chciałem powiedzieć, nie miał być już ten slajd, bardzo przepraszam. Nie wiem, dlaczego nie mogę odpalić innego slajdu, który miałem tutaj przygotowany. Ale to powiem po prostu. Za tydzień będzie spotkanie z doktorem habilitowanym Rafałem Kowalczykiem z Instytutu Biologii Ssaków PAN, który jest kierownikiem tego instytutu. I wykład będzie dotyczył żubrów. Ochrona żubrów w Polsce, zarządzanie adaptacyjne czy hodowla. Także już dzisiaj serdecznie zapraszam. To spotkanie ze świetnym specjalistą w nieco innym temacie. Tak, dla różnorodności, bioróżnorodności też, to zawsze jest istotne. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za spotkanie, dziękuję pani i do zobaczenia i wszystkiego dobrego, miłego czasu. Do widzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do widzenia, pa.